Witam serdecznie, zapraszam. Dawaj tam KPO. KPO. Znowu 25 baniek expa. Zrobimy. Może dzisiaj będzie. Zobaczymy, co dzisiaj na boosta, nie? Przede wszystkim. O kurwa, leć mnie, leć mnie. O kurwa, mać. Pierdole. Co tu się panowie stało? Kurczę, na sam koniec Hanta. Kolega niewyraźnie mówi, bo ma mikrofon. Nie wiem, ten mikrofon mógłbyś sobie Ozzy później jakoś głośniej dać, czy coś? Bo ja cię mam na maksa i nie mogę. Co? Ogarnę. Ogarnę, no. No, bo mam cię na maksa i tak wiesz. Tak trochę jakbyś schowany gdzieś, wszystko w porządku? Jak cię ktoś więzi, to obróć się dookoła w TV, żeby wiesz. I zachowuj się normalnie, o. Takie są bzdury, nie mogę po prostu. Pomyślcie sobie tak, pomyślcie sobie, że jesteście Brazylijczykiem, nie? Że żyjecie w Brazylii, gracie sobie, jesteście dumni z tego, że najwięcej ludzi w Tibie gra właśnie z Brazylii, wychodzi nowy serwer i zakładacie sobie postać i mówicie, ale będę teraz PG robić. Wzięliście wolne z pracy na jeden dzień, żeby pograć 20 godzin po bandzie. Obok was leży 10 puszek Monstera i mówicie, to jest moja noc. Żonę, czy tam kobietę, czy rodzinę, dzieci, w zależności czy mieszkacie z kimś, czy nie, podstawiliście do mamusi i macie dzień z kumplami i z Tibią. I gracie, tak serwer wychodzi od 13, gracie i o 24 dowiadujecie się, że wszystko, co wbiliście tego dnia, zostanie wam cofnięte do godziny 10. Można było się zdenerwować, co? A takie coś miało miejsce o 24. Dzisiaj w nocy. I wszyscy, którzy grali na tym serwerze, powbijali już 60 levele albo nawet więcej, zostali cofnięci do SS-a. Tego suma, co przywołujesz, to trzeba wybrać jednego? Nie, każda profa ma swoją. Tak, XP'em od 150 normalnie. Ty, jakiego laga miałem, widzieliście to? Kurwa, aż się przeraziłem w momencie. Czekaj, pająk jeszcze. Przykuj potrawki na drogę. No, słuchajcie, musimy przebiec aż tutaj. Stąd, tu i przez te ciasne gówno. I dopiero tam na dole. Dobra, dawać. Rzucam wam emole na plecy. Kurwa, ja już się wyjebałem z many. Kurwa, do chuja. Trapa, Nie. Czekaj. Emole macie. Emole wam rzucę. O kurwa. Ja pierdolę. Co? Gdzie no jest? Nic, było cholernie blisko. Uwaga przy tym wejściu tam na te schody. To wyciągnij to na jak najdalej. No czekaj, wyciągnę trochę. Trochę się tu zakręciłem. Jakiego mema widziałem, to było naprawdę dziwne. Taki misiu sobie, fikołkuje sobie ten, tą modliszkę, nie? I ten misiu mówi, mam nadzieję, że nie odgryziesz mi głowy po stosunku. A ta modliszka, tak robią tylko samice. Kapi nie skumał oczywiście, nie? No nie skumałem, bo nawet nie słuchałem tak, bo... Krzysiek Stelmach, uwaga, bomba Nebus ciężką kiełbasą ze sklepu bez drzwi. Maxi nie zgasił światła i zakisła jak starożytny fiut. Jebany beating, bo okna klapsamsa jak prince polo złamał wprost do ścieżki wstydu odbytu. 10 zł. Kurde, kwintesencja ostatnich shotów, Krzysiu. Powiem wam, że gdybym mógł oddać 5 leveli za nowego boła, to bym oddał. Ile byście leveli oddali? No, licytujemy się. Ja oddam nerkę za boła, Sula chce nerkę oddać, to. Ja to mogę, ja 500 kaka dam za boła. Co tu się stało? Ty, tutaj ktoś jest. To jest. Jest cudowne na prowadzi. Nie wiem, nie znam. A może wpadł zobaczyć, czy ktoś tu expi. A to jest kuchowa 300 level chyba. Gdzie tu depo? chyba jakiś widz mi się wydaje. A, ta. To niezły widz, kurwa, jak przebiegł drogę solo. No, na 300 levelu jeszcze. Nie no, ja wiesz, kurwa.
Przesiedz z temach, kiedy kapi bez many ucieka decha czeka eka. Srowne nie sejdzie se schodków bo duzo potworków. Kapi zaciuka leka, ale nie ucieka, tylko klata bierze na siebie i płacze, że się wyjebie 10 zł. Dzięki Krzysiu, bardzo. A wiecie, że na fotelu gamingowym można jeść obiad na przykład? Nikt tego nie sprawdza, nie? Niekoniecznie musicie grać, możecie robić co chcecie. No serio. Jezus. Obie, ja nawet na nim czasami filmy oglądam na YouTubie, nie? Ło, chłopie. On taki wielofunkcyjny aż. Tak, no. Aż dziwne, że... A napisane tylko gamingowe. No właśnie, a to wielofunkcyjny bardziej. To co, nie kłamią? No nie wiem, debile tego nie sprawdzają, ale to lepiej dla nas. Ja mam ergonomiczne krzesło, ale czasami siedzę nieergonomicznie. Ja tylko bestiarę biję. Biję. Nowe dostaniecie, no gdzie? Ty, a co ten ziomuś padł? Kurde, nie wyleczyłem go. Co on zrobił? Co tu się zrobiło? Chciałem mu ucha wklepać, no ale nie... Co on to zrobił, co? Ten to szalony jakiś? Crash klienta? Ale lipa. Albo idziemy, dobra. Dawać. Jezus Maria, wszedłem i wyszedłem z bossa. Gdzieś się to? Chodźcie tu jeszcze jedną rundkę zróbcie, chodźcie, bestiary sobie zrobicie, a pomożemy tutaj tym dwóm ziomeczkom, którzy nie mają. Chodźcie jeszcze raz sobie zrobimy rundkę, chodźcie, bo my to będziemy wybijać pół dnia. O kurde, ten ziomuś ma trapa, szybko leczyć go, dawaj się tutaj, z pomocą, uratowany. Wybiegaj. Zostałem, no. O. Kapi dead znaczy oddam pracę, szukam osoby, która umie grać w Tibie druidem, nie boi się parali i XP nie tylko na bombach. Ja będę podkładał głos na Discordzie, ty będziesz grał. Godziny poranne, stawka do dogadania. 3 złote. Słuchajcie, dzisiaj fajny potworek jest na boosta. Może tam zrobić chyba, wydaje mi się, że dobry profit. Tylko nie wiem, czy tego, z tego, który jest na boosta, leci Foxail, czy też nie. Na początku też myślałem, że to Deathwing. Ty, patrzcie co jest. Patrzcie co jest, nie widziałem napisu, ale coś było na żółto. Patrzcie co jest, uwaga. Lion Amulet. Kurwa, zajebiście, no elegancko. Widziałem napis na żółto i już kurde mówię. No to nieźle, kurwa. Dobra, no fajnie, bardzo fajnie. Owocne te bossy. Gdzieś w porywach, no. Zobaczcie sobie. Od 5 do 10 kk. No zawsze jakiś bonus, nie? Pozdrawiam również. Fajnie. Bardzo, bardzo miły prezent. Bardzo fajnie. Jeszcze w antyradiu leci jakaś muzyka, której da się słuchać. A tak to, jeszcze nie wiem, radio Złote Przeboje chyba? A co to? Ty, co jest grane? Ja myślałem, że ktoś tu książkę wyrzucił. Ale dobry bait, nie? No, dobrze to zrobił, dobrze. A ja mogłem od razu zrobić tak, nie? Dobry bait. Nogi na Saturnie? Tak, no, robiłem sobie. Taki FBW sobie robię trening. Raz w tygodniu chodzę, bo nie jestem w stanie chodzić dwa razy. Nie wyrabiam się. Próbuję, ale ciężko jest pogodzić treningi na macie z siłownią, wiecie. Ciężko. Raz w tygodniu sobie chodzę i też to coś daje. Na pewno. Dobra. Aga? Może to jakiś Falcon Coif? Kto to wie? Może jakiś szczeniaczek? Nie, raczej nie. Weź sobie jakiś nożyk czy coś. Zapakowany, jakby tam porcelana była, może porcelana. A szkoda, że tego nie czujecie. Pachnie nowością. Uwaga, co my tutaj mamy? Słyszycie? No nie mówcie, że mi Facebook przysłał karton bigosu. Ty to chcesz parcel na imbo od patrona. Ty, no ja idę po jakiś nóż, bo ja tego nie dam rady odpowiedzieć. Co? Facebook wysyła monstery? No normalnie, chłopie. Normalnie. Tu kolejne, patrz. O, zapakowane, ja już cały spocony prawie. O, tu są takie, to są chyba te nowe, nie? Patrzcie. Chciałeś te kapi? Nie widzę jeszcze. Muły? Po tych wychodzą dobre muły.
Tego sobie chyba walniemy zaraz. To już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze szoty. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Przy okazji chciałem powiedzieć o czymś bardzo istotnym. 23 sierpnia organizuję swoje 30 urodziny i z tego też powodu raz z firmą Diablo Chaves mamy dla was w konkursie do wygrania krzesło gamingowe tej właśnie firmy. Zapraszam wszystkich do korzystania z konkursu. Być może do was się los uśmiechnie. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod streamem. A tymczasem ja bardzo wam dziękuję jeszcze raz i trzymajcie się do następnego. Pow, pow, pow.